Rozmowa poranka. Gościem rozmowy poranka jest profesor Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy Biura Informacji Kredytowej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani i Szkoła Główna Handlowa. Tak, profesor Szkoły Głównej Handlowej. Rada Polityki Pieniężnej znów pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Czy to znak, że to nie koniec inflacyjnego uderzania w portfele Polaków? Bardziej Rada Polityki Pieniężnej teraz realizuje taką strategię, która się nazywa See and Wait, czyli patrz i czekaj. Dlatego, że rzeczywiście mamy takie symptomy, że ten poziom inflacji konsumenckiej CPI w najbliższych miesiącach może nam wzrosnąć. Głównym powodem to jest zniesienie tego zerowego VAT-u na żywność i podwyższenie od 1 kwietnia, przywrócenie VAT-u na żywność plus wzrost cen energii. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Rada Polityki Pieniężnej spodziewa się, że to jak większość ekonomistów wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach, stąd ta strategia oczekiwania i zobaczymy, co będzie. Myślę, że będzie jedna obniżka stóp procentowych, ale to dopiero pewnie pod koniec roku, bo pewnie listopada. A czy my możemy jakoś estymować, o ile te wzrosty jeszcze będą inflacji? No tak szacunkowo przyjmuje się około 1,5-2 punktów procentowych w zależności od tego, jaka będzie polityka, jeżeli chodzi o ceny prądu, na ile będą wprowadzone kolejne systemy ograniczenia tej skokowego wzrostu cen energii. No właśnie, Rada Polityki Pieniężnej argumentuje taką decyzję obawą przed istotnym wzrostem cen w drugiej połowie tego roku. Już jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Znaczy, trzeba teraz powiedzieć, że mamy procesy troszeczkę związane z dezinflacyjnością, prawda? Czyli mamy wyhamowanie dynamiki tempa wzrostu cen. Oczywiście te ceny nadal rosną, no ale to są wzrosty na poziomie 2%, a nie tak jak było jeszcze rok temu, nawet na poziomie 15 czy 16%. Także na razie mamy sytuację, jak mówię, dezinflacyjności, czyli wyhamowania tempa. No prawdopodobnie w kolejnych miesiącach ta inflacja typu konsumenckiego nam wzrośnie, tak jak mówię, około pewnie 1,5-2 punktów procentowych w takim kilkumiesięcznym horyzoncie czasowym. Pan mówi, że już ta inflacja nie będzie rosła aż tak jak dotychczas. No dobrze, ale to oddala obniżki rat kredytów, nawet nie wiemy w jakim czasie. Znaczy, myślę, że tak jak wspomniałem, że będzie jedna obniżka, moja prognoza jest od 0,25 do 0,5 punkta procentowego. Pytanie, czy będzie jedna właśnie to na 0,25, jeżeli dwie to na 0,5 punkta procentowego i to będzie czwarty kwartał 2024. No i wówczas te raty spadną. Znaczy, trzeba też jasno powiedzieć, że stopy procentowe spadły, prawda? To z poziomu dość wysokiego do poziomu na dzisiaj mamy stopę referencyjną 5,75, no ale WIBOR, czyli ten podstawowy indeks referencyjny do kredytów złotowych, głównie mieszkaniowych, no spadł 7,4 na od 5,8, 5,9, więc mamy jednak ten spadek stopy referencyjnej i to przełożyło się na spadek części odsetkowej w racie kredytowej. No dobrze, spadki są, tego nie da się ukryć, ale nie da się ukryć również tego, że pewnie większość kredytobiorców myśli, czeka, zastanawia się, czy jest szansa, że będą jeszcze większe, czy te stopy wrócą do takiego poziomu sprzed tych wszystkich podwyżek, sprzed wybuchu wojny na Ukrainie. Jak to Pana zdaniem wygląda? Znaczy, według mnie w długim terminie oczywiście te stopy procentowe spadną. Myślę, że do poziomu WIBOR-u na poziomie powiedzmy 4-4,5 punktu procentowego. Tylko ja zawsze tłumaczę, że gospodarstwa domowe nie powinny być narażone na ryzyko stopy procentowej. W ogóle nie powinny spekulować na stopie procentowej, czyli nie oczekiwać spadków, a potem też w perspektywie wzrostu tych stóp po prostu nie prosić o pomoc. Czyli gospodarstwa domowe powinny brać kredyty, szczególnie hipoteczne, na stałej, czy przynajmniej na okresowo stałej stopie procentowej. No i wówczas ten problem z rosnącymi stopami, czy oczekiwania na spadające stopy nie miałby żadnego znaczenia, bo miałbym określoną stopę stałą w okresie. No ale nie wszystkie banki takie propozycje mają w swojej ofercie. No, właściwie już teraz wszystkie, dlatego że około 70% akcji kredytowej obecnie są to kredyty udzielane już na okresowej stałej stopie procentowej. To powinien być w ogóle standard. Gospodarstwa domowe nie powinny być obciążone ryzykiem stopy procentowej, tak jak Pani zauważyła. Teraz są oczekiwania na spadki, no, a przecież jeszcze niedawno były duże obawy co do wzrostu stóp procentowych. Te stopy rzeczywiście wzrosły. Spowodowało to problem w gospodarstwach domowych, w części gospodarstw domowych. Nie przełożyło się to, jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe, na wzrost szkodowości istotny, no ale wprowadzony został taki mechanizm
który w jakiś sposób zahibernował nam ten rynek, jeżeli chodzi o jakość kredytów mieszkaniowych. Mam na myśli moratoria kredytowe, ogólnie zwane wakacjami kredytowymi. No właśnie, tutaj wakacje kredytowe też zostały zatwierdzone przez prezydenta. Co prawda z pewnymi ograniczeniami. To dobry znak, że takie ograniczenia będą. Kto w sumie za to zapłaci? Znaczy, powiem tak, ja przy pierwszych moratoriach kredytowych byłem wielkim niedawno, jestem wielkim przeciwnikiem takiego systemowej pomocy, bo nie ma tutaj ryzyka systemowego, że nagle wszystkie gospodarstwa domowe posiadające kredyty mieszkaniowe, złotowe mają problemy, czy mogłyby mieć problemy. Jestem zwolennikiem takiego punktowej pomocy, czyli Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest tym narzędziem, z którego powinniśmy korzystać. No, problem jest taki tylko, że w 2023 roku z tego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców skorzystało 10 200 osób, w pierwszym kwartale to jest tylko 4 300 osób, ale jeżeli chodzi o wakacje, no to kto zapłaci? Przede wszystkim zapłacą banki, to jest około 5 miliardów złotych, no ale to nie banki zapłacą, tylko właściciele banków, a chciałem Państwu przypomnieć, że właścicielami banków jesteśmy praktycznie wszyscy poprzez otwarte fundusze emerytalne, pracownicze programy kapitałowe, czy fundusze inwestycyjne, czy właściwie także niektóre osoby mogą mieć bezpośrednie akcje tych banków. Czyli my jako właściciele stracimy po prostu na tym, no ale także traci Skarb Państwa, jeżeli chodzi o niższe wpływy z podatku dochodowego CIT. Tu jest szacunek na około 625 milionów złotych mniejsze dochody z podatku CIT dla Skarbu Państwa. Tutaj te wakacje kredytowe teraz mają być celowane, tak jak pan wspomniał. Jak pan w ogóle myśli, jak to wpłynie na rynek kredytów mieszkaniowych? No bo ci kredytobiorcy, którzy już wzięli kredyty, to jest jedno, ale ci, którzy planują wziąć kredyt na mieszkanie, czy to ich powstrzyma, czy nie będzie to miało znaczenia? Nie, myślę, że to bardziej banki pewnie mogłyby wstrzymać w takim udzielaniu tych kredytów mieszkaniowych, bo bank zastanowi się, bo jeżeli mamy tutaj te kryterium, o którym pani wspomniała, jednym z tych kryteriów to jest to, że rata kredytu w relacji do dochodu to jest, ma być nie wyższa niż 30%, prawda? Tutaj, że chodzi o to możliwość skorzystania z tych nowych moratoriów kredytowych, no to banki mówią, to jeżeli tak, no to może ja też będę udzielał tych kredytów na tym wskaźniku do 30%, bo jeżeli regulator, czy właśnie legislator tutaj mówi, że powyżej tych 30 jest już niebezpiecznie, no to może ja obniżę. No, przypominam Państwu, że dzisiaj banki wydzielają na wskaźniku dla takich gospodarstw mniej zamożnych na poziomie 40%, dla bardziej zamożnych nawet 50% relacji właśnie raty do dochodu. Natomiast jeżeli chodzi o te osoby, które oczekują, już przygotowują się do zaśnięcia kredytu, trzeba pamiętać o tym, że mamy obecnie dość wysoki, realny wzrost wynagrodzeń, które istotnie zwiększyło nam zdolność kredytową. W okresie, powiedzmy, roku ta zdolność kredytowa wzrosła około 20%, co przekłada się także na wzrost kwot zaciąganych kredytów mieszkaniowych. Czyli tutaj mamy ten symptom, o którym pani wspomniała, czyli spadający WIBOR w oczekiwaniu na spadek stuprocentowych, rosnące wynagrodzenia, co się przełożyło na wzrost zdolności kredytowej Polaków, co zresztą widzimy, jeżeli chodzi o liczbę osób, które obecnie wnioskują o kredyty mieszkaniowe. Znaczy w marcu mieliśmy mniej tych kredytów, ale już w kwietniu mamy o 9% więcej osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy niż mieliśmy to miesiąc wcześniej, tak, czyli w marcu. W kwietniu wnioskowało kredyt mieszkaniowy ponad 32 tysiące osób. To bardzo dużo. Znaczy w porównaniu z rokiem poprzednim, prawda, gdzie było 20 tysięcy, no wtedy trzeba pamiętać, że wysokie stopy i oczekiwanie na te nowe wsparcie, czyli kredyt BK 2%, czy bank sprzyjający kredyt 2%, no to było mniej, ale teraz rzeczywiście mamy dość duży wzrost tych osób wnioskujących w stosunku do stycznia, bo w styczniu było takie trochę załamanie z uwagi na to, że skończył się ten program bezpieczny kredyt 2%, no ale już widzimy od kilku miesięcy, właściwie to już od lutego zaczęła rosnąć ta liczba, no ale tak jak wspomniałem, w marcu to już mamy w kwietniu 32 tysiące osób wnioskujących o kredyt i myślę, że nadal będzie ta liczba wnioskujących rosła. Trzeba przypomnieć, że szykowany jest kolejny pomocowy program, jeśli chodzi o dostępność do kredytu mieszkaniowego. O czym powinniśmy pamiętać, jeżeli chcemy wziąć kredyt? No bo z jednej strony te płace rosną, z drugiej strony
nie wiemy, czy inflacja w kolejnych miesiącach, latach, też nie wiadomo, co nas po prostu czeka. Czyli brać z rozwagą, nie pod korek, tak w cudzysłowie? Odpowiedzialnie brać, a przede wszystkim trzeba pamiętać, że kredyt, każdy kredyt to jest konsumpcja dzisiaj przyszłych dochodów. To znaczy, że powinienem sobie zastanowić się, czy moje kompetencje, które dzisiaj posiadam, mają wartość rynkową, ale nie dzisiaj, tylko w dłuższym okresie czasu. Czy może trzeba pójść w kierunku edukacji i pójść na przykład na dodatkowe studia podyplomowe, czy studia typu MBA, po to, żeby zwiększyć moje kompetencje rynkowe, po to, żeby w dłuższej perspektywie moje wynagrodzenia rosły i wtedy nie będę miał problemu ze spłatą takiego kredytu. Czy za kilka lat po prostu nas będzie dalej na ten kredyt stać? Tak, dokładnie, prawda? Czy nie patrzę na moją obecną sytuację, tylko patrzę na sytuację w całym tak zwanym okresie kredytowania. I tak jak wspomniałem, trzeba sobie zrobić po prostu uczciwy rachunek sumienia, na ile moje kompetencje, które posiadam, umiejętności będą warte rynkowo nie dzisiaj, tylko w perspektywie 2, 5 czy ponad 10 lat, jak to ma w przypadku kredytów mieszkaniowych. Gościem rozmowy poranka był profesor Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy Biura Informacji Kredytowej, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia życzę wszystkim słuchaczom. Radio M 107,6 FM.